Ej, w ogóle, czujesz to? No tak, świeczką pachnie. Czujesz zapach świeczki? No. Ej, jakby się paliła świeczka w środku tego domu. Jara się dosłownie świeczka w którymś z tych pomieszczeń. Idziesz tam? Zobaczcie. Jest tu ktoś? I oficjalnie witam was przed naszym dzisiejszym gigantycznym ośrodkiem, który był, z tego co wiem, szkolno-wypoczynkowy. Będzie to naprawdę spora eksploracja i mam nadzieję, że w środku znajdziemy naprawdę istne perełki. Z tego co się dowiadywałem, podobno na terenie tego ośrodka znajdziemy, słuchajcie, kino, które jest naprawdę ciekawie wyposażone. Także to będzie nasz dzisiejszy cel, ale aby go zrealizować, musimy pozostać niewykryci. A jak teraz pewnie widzicie, obok nas cały czas jeżdżą samochody, ponieważ obok jest ruchliwa ulica. Także ja już nie przedłużam i kierujemy się do wejścia. Przed chwilą znowu widziałem ten samochód, który nas mijał na ulicy obok. Natomiast my już jesteśmy przed wejściem do środka. I teraz pojawia się pytanie, czy nie spóźniliśmy się z naszą dzisiejszą eksploracją? Bo jak pewnie teraz widzicie, budynek z zewnątrz jest dosyć mocno zdewastowany. Natomiast mam nadal nadzieję, że w środku mimo wszystko znajdziemy pomieszczenia, które będą nadal ciekawe. Obiekt zajmuje powierzchnię 125 hektarów. Do 1990 roku funkcjonował jako ośrodek sportowo-wypoczynkowy pewnej okolicznej huty. W latach 70. i 80. miejsce było zatłoczone do granic możliwości przez nadciągających turystów. Było to dogodne, bliskie, a przede wszystkim niedrogie miejsce rekreacji dla wielkoprzemysłowej klasy robotniczej, ale i chłoporobotników z pobliskich wsi. Obiekt został opuszczony najprawdopodobniej w okolicach 2019 roku. Było kilka prób ratowania tego miejsca, niestety wszystkie stanęły na niczym. Strefa relaksu kultury. Kurczę, po prostu nie rozumiem. Ja wiem, że to często powtarzam w różnych materiałach, natomiast nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ludzie nie szanują, słuchajcie, takich miejsc. Przecież nikomu takie miejsce nie przeszkadza, nie szkodzi. A mimo wszystko wchodzą i niszczą, dewastują. Wydaje mi się, że ten obiekt w swoich latach świetności mógł być naprawdę istną perełką. Natomiast teraz, jak już widzicie, dosłownie każda ściana jest pokryta graffiti. Rzucimy szybko okiem na zaplecze. Chyba była to niegdyś kuchnia. A teraz słyszymy jedynie klimatyczne odgłosy kapiącej wody. Ale muszę przyznać, że mimo że to miejsce jest dosyć mocno zdewastowane, nadal posiada swój unikatowy klimat. Zobaczcie, tutaj mamy kawałki chyba lodówki lub zamrażarki, a tutaj kuchnia, obcym wstęp zbroniony, czyli oficjalnie jesteśmy w kuchni tego właśnie ośrodka. Kolejna zamrażarka, kompletnie rozebrana i tutaj mamy przejście do kolejnych pomieszczeń. I to chyba pierwszych pomieszczeń, które są takimi jakby pokojami. Zobaczcie, nadal mamy kawałki mebli. Tam chyba stał niegdyś naprawdę piękny stół. Szkoda, że zniszczony aktualnie. W kolejnym pomieszczeniu sofa, rozłożona sofa, która pewnie aktualnie jest miejscem schadzek tutejszej młodzieży. Tutaj kolejne pomieszczenie z kolejną lodówką i z kolejnymi szafkami. Co ciekawe, tam znajdziemy już nawiązania do osób, które niegdyś tutaj przebywały. I mam na myśli na przykład tego buta, a także kilka ubrań, które leżą na ziemi. Tam na przykład znajdziemy jakiś sweterek, tutaj różnego rodzaju dokumenty. Kiedy ostatni termin był? Zobacz właśnie ostatni termin, kiedy to zostało opuszczone. Ciekawi mnie, bo 2013 rok. To w sumie trochę czasu minęło, a przez tyle czasu jak na nasze polskie standardy obiekt mógł zostać naprawdę doszczętnie zdewastowany, zniszczony, także w sumie jak na tyle lat nie wygląda to aż tak tragicznie, bo nadal mamy jakieś fajne odniesienia, a z tego co mi powiedział kolega, mamy tutaj nadal bardzo dobrze wyglądające patio. Także przejdziemy teraz do niego i wam je pokażę. Znajdujemy się chyba teraz w głównym holu,
Natomiast nasze docelowe miejsce jest gdzieś tutaj. O, chyba po prawej stronie. O kurczę. Ale to musiało wyglądać kiedyś, powiem ci, za czasów świetności. Naprawdę, rzućcie okiem na te schody zakręcone, piękne. Kurczę, jakie to musiało być luksusowe miejsce. Za czasów oczywiście świetności. Ciekawy jestem, co znajdziemy tam. Natomiast te schody już, jak pewnie widzicie, no są w dosyć nieciekawym stanie. A najgorsze jest to, że na nich mamy nadal taką płachtę czarną, która może osłaniać dziury, które mogą się znajdować właśnie na tych schodach. Także można bardzo łatwo spaść. Natomiast my jesteśmy już na górze i pierwsze co, rzućcie okiem na tą podłogę. Naprawdę rewelacyjna. Śliczna podłoga. Na szczęście się uchowała. A teraz gasimy lampę i wychodzimy na piękne tarasy. To miejsce jest fenomenalne, krótko mówiąc, pod kątem samego budownictwa. Wydaje mi się, że gdyby nie to, że zostało na dzień dzisiejszy dosyć mocno zniszczone, zdewastowane przez wandali, mogłoby być jednym z ciekawszych opuszczonych miejsc w Polsce, bo rozmiarowo jest naprawdę sporawe. Dużo różnych pomieszczeń, ale niestety zostało zniszczone. Z naszego pięknego tarasu już będziemy wychodzić. Kierujemy się dalej, ponieważ mamy jeszcze do sprawdzenia kilka innych ciekawych pomieszczeń i nadal mam nadzieję, że znajdziemy coś równie ciekawego, jak na przykład ta podłoga, czy te pięknie wyglądające schody. Już myślałem, że padła mi lampa, że się rozładowała, na szczęście nie. Słuchajcie, jesteśmy na górze i patrzcie, naszym oczom ukazuje się kolejna piękna sala. Co ważne, kolejna pięknie wybudowana sala. Mamy piękne takie zagłębienia. Tam filar, który był chyba wcześniej obudowany ścianką. Natomiast na dzień dzisiejszy mamy zachowaną podłogę. Częściowo oczywiście. Ale zawsze lepiej tak niż jakby tej podłogi tutaj nie było. Tutaj również na uwagę zasługuje sam teren tego dzisiejszego miejsca, ponieważ ośrodek znajduje się w pięknym parku, naprawdę ślicznym parku, który jest pewnego rodzaju miejscem, gdzie tutejsza ludność z okolicznej wsi przychodzi na spacery, także miejsce, lokalizacja tego miejsca nie jest wielką tajemnicą. I teraz niestety jesteśmy w kolejnych pomieszczeniach i widzę, że paliło się tutaj niegdyś. I to dosyć mocno się paliło. I ciekawy jestem, czy nie jest to bynajmniej powód opuszczenia tego ośrodka, że wybuchł pożar. Przyznam się bez bicia, zbyt wiele informacji o tym ośrodku nie czytałem przed przyjechaniem tutaj. Dlatego jeśli cokolwiek znajdę z informacji takich ciekawszych na temat tego miejsca, to podrzucę wam po prostu w głosówce, w podkładzie głosowym w tym filmie. Nie no, ta góra to już kompletnie doszczętnie zniszczona, spalona, także nie ma co tracić czasu i kierujemy się dalej. Gdzie są pokoje? Co? Gdzie pokoje? No tutaj masz jakiś pokój, zobacz. To chyba pokój za karę. No zobacz, masz pokój. Łóżeczko stoi, pięknie. Chociaż nie, to nie mógł być pokój. To dziwnie wygląda, ponieważ mamy tutaj okienko. Mamy również, zobaczcie, lampy nad nami, czyli raczej pokój to nie był, chociaż zastanawiam się, skąd się wzięło to łóżko. Tutaj mamy natomiast wyjście na dach i widać dosyć świeże ślady stóp, także miejsce jest często uczęszczane przez tutejszą młodzież najprawdopodobniej, a do tego poniżej mamy puszkę od Energetyka Dzik, a jest to smak, który chyba niedawno wyszedł, także na pewno co jakiś czas i myślę, że częściej niż rzadziej ktoś tutaj przychodzi, aby spędzać swój wolny czas. Znajdujemy się teraz przed zewnętrznym wejściem do tego budynku. Od drugiej strony podeszliśmy i teraz macie widok na to, jak ten obiekt niegdyś się palił. Zobaczcie, cała tamta ściana kompletnie osmolona, kompletnie zniszczona, strawiona dosłownie przez pożar. Także
Kurczę, muszę się dowiedzieć, czy to właśnie nie było przypadkiem powodem tego opuszczenia tego obiektu? No muszę przyznać, że wygląda to fatalnie, natomiast dorzućmy jeszcze do tego te wszystkie rzeczy, te wszystkie elementy wyposażenia z tego ośrodka, które aktualnie znajdziemy na zewnątrz. No ludzie chyba nie wiedzą, co z nimi zrobić i po prostu demolują, niestety. Postanowiliśmy, że już nie będziemy tracić czasu na ten wielki obiekt, ponieważ, no jak sami widzieliście, w środku nic ciekawego nie ma, same graffiti. Natomiast kierujemy się do kolejnych budynków, które zlokalizowaliśmy dosłownie kilkaset metrów od tego pierwszego budynku i tam, jak się już przypatrzycie, widzicie dach pierwszego z nich. I pytanie, czy to właśnie tam nie znajdziemy tego kina, o którym wam wcześniej mówiłem, natomiast zobaczcie również, jak pięknie wyglądają tutaj te ścieżki otaczające ten ośrodek. Piękne betonowe schodki i takie miejsca na terenie tego ośrodka znajdziemy dosłownie wszędzie. Praktycznie jesteśmy już na miejscu, natomiast jeszcze rzućcie okiem, jak pięknie wygląda ta okolica. Tutaj na przykład mamy jeszcze ławeczki, tam chyba widziałem stoliki z takimi namalowanymi planszami do gry w szachy i warcaby, także kurczę. Swojego czasu ten obiekt musiał być naprawdę piękny, musiał być również ultra doinwestowany i pewnie swojego czasu w latach świetności to miejsce było odwiedzane przez naprawdę setki tysięcy osób. I w sumie ciekawy jestem, czy przypadkiem tego materiału nie ogląda jakaś może osoba, która kiedyś to miejsce odwiedziła. Na przykład spędziła tutaj swój urlop czy swoje wakacje. Jeśli taka osoba tutaj jest, to koniecznie daj mi znać poniżej w komentarzu. Jesteśmy już przy pierwszym budynku, no i oła, muszę przyznać, że wygląda znacznie lepiej, znacznie ciekawiej. Z tego, co powiedział mi kolega, jest to domek zarządu tego ośrodka. I teraz tak, mamy dwie odnogi, w lewo i w prawo. I rzućmy okiem, tu chyba stara łazienka była niegdyś. Tutaj chyba pokoik, albo tutaj była łazienka, możliwe, że dwie łazienki. I chyba coś na wzór większego pokoju, dużego pokoju, albo nawet można powiedzieć małego salonu tego oto domku. Ale niestety, jak w przypadku naszego ośrodka, i te domki są wyprute dosłownie ze wszystkich elementów wyposażenia. Jedynie co widzę, to tutaj mamy resztki lustra, po lewej stronie krzesełko i kilka łóżek. I to wszystko. Wyszliśmy już na zewnątrz i teraz pokażę wam jedną rzecz. Dlatego tak ważne jest, aby zawsze na urbexach patrzeć pod nogi. Patrzcie na to. Mamy tutaj, słuchajcie, otwór kanalizacyjny. Kilka dobrych metrów w dół. No gdybym nie spojrzał i zrobił kroka, no to mógłbym się pożegnać z nogą na dosyć długi czas. Tym samym pożegnać się z kolejnymi wyprawami, eksploracjami. Tam nawet wchodzić nie będę, bo już widzę, że całkowita pustka i jedynie co tam leży, to kolejne resztki zamrażarek i lodówek. Dlatego idziemy dalej naszą klimatyczną ścieżką, która już jest dosyć mocno obrośnięta krzakami. I kolejne ciekawe miejsca nam się ukazują. Jak na przykład ten dom po lewej stronie, który wygląda naprawdę fenomenalnie, a także budynek po prawej. Dom jest z numerem 20 i mi się wydaje, że to może być pewnego rodzaju miejsce luksusowe, miejsce dla VIP-ów, którzy przyjeżdżali, odwiedzali to miejsce, którzy odwiedzali ten ośrodek i niekoniecznie chcieli na przykład dzielić pokoi za ścianą z jakimiś ludźmi, dlatego mogli sobie może taki domek wynająć. Albo jest jeszcze inna opcja, jest to dom, słuchajcie, właścicieli, którzy chcieli mieć oko i trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o właśnie ten ośrodek. No tego niestety nie wiemy, natomiast widzę, że wejście jest naprawdę problematyczne, ponieważ dach w niektórych miejscach tego budynku jest już całkowicie zniszczony i opadł po prostu na ziemię. Ale naprawdę muszę przyznać, że nie sądziłem, że obszar tego ośrodka jest tak gigantyczny. Dosłownie co kilka metrów napotykam na kolejny opuszczony budynek, ale do tego wejdę. Coś mi się wydaje, że może w środku być dosyć fajnie zachowany. Jest oczywiście graffiti, ale tych graffiti nie jest tutaj aż tak sporo, jak na przykład w przypadku tego ośrodka, dlatego rzucimy okiem. Wchodzimy do środka i pytanie, czy coś tutaj znajdziemy. Znajdziemy na pewno kuchnię. Duży pokój był za nami. Tutaj mniejsze pomieszczenie i kolejne części lodówki lub
zamrażarki. Natomiast tutaj była chyba łazienka, wyjście na zewnątrz i kolejny pokój. Czyli wychodzi na to, że te domki były, słuchajcie, w taki sposób budowane, aby na przykład dwie rodziny mogły wynająć jeden dom i po prostu zająć te dwa większe mieszkania, że tak to nazwę. Teoretycznie nadal z dala od ludzi, a jedynie co, to dzielą mieszkanie z kimś innym. Po prawej stronie mamy w sumie świeże domki letniskowe. No nie wiem, czy to nazwać letniskowymi, natomiast na pewno wypoczynkowe. No i one już chyba zgrane nie są. Na pewno są zabezpieczone. Tutaj również widzę, że ten domek jest zabezpieczony na kłódkę, a zabezpieczony kratą, także oczywiście wchodzić nie będziemy. Bo jeśli coś jest zamknięte, no to my się nie włamujemy. Tylko zwiedzamy obiekty, które są otwarte i do których jest legalne wejście. Mi się w ogóle wydaje, że to jest druga część, która została wybudowana po zamknięciu tego większego ośrodka. Może był plan, aby, słuchajcie, przywrócić ten ośrodek do życia i wtedy te domki zostały wybudowane, bo na pewno są znacznie świeższe od tamtych, no bo mimo wszystko nie są po was grane i są zabezpieczone. To na przykład przez szybkę widzimy jeszcze jakieś artykuły łazienkowe, także możliwe, że akurat ta część jest już odwiedzana przez, nie wiem, właścicieli albo przez kogoś, kto dogląda ten obiekt. Ej, w ogóle czujesz to? No tak, świeczką pachnie. Czujesz zapach świeczki? No. Ej, jakby się paliła świeczka w środku tego domu. Ej, no nie, rzeczywiście. No nie, czy tego szlamba, czy świeczka. Nie, coś tutaj, słuchajcie, się pali. Jara się dosłownie świeczka w którymś z tych pomieszczeń. Gdzieś to? W bazie. Jest tu ktoś? Słuchajcie, dziwna sprawa, ponieważ czuję zapach świeczki. A teoretycznie jesteśmy tu sami. Ej, tu w ogóle chyba mamy jedno z ciekawszych pomieszczeń ogólnie. Tak, no właśnie ten dom. Które najbardziej przypomina jeszcze stan faktyczny. A tutaj natomiast jeszcze jedno pomieszczenie. To trochę pięcioosobowe domki. Rusiokiem, co jest namalowane na ścianie. Wydaje mi się, że mogą to miejsce odwiedzać naprawdę specyficzni ludzie. A tutaj po prawej stronie materac. Kolejne łóżko. Butelki po różnego rodzaju trunkach rozsypane. Ale nadal zastanawia mnie, skąd czuć ten zapach tej świeczki. Bo on jest wyczuwalny. On jest, słuchajcie, wyczuwalny w tym miejscu. Czekajcie, no. No ewidentnie czuję zapach świeczki, nie? Bardzo dziwne, bo teoretycznie nie ma skąd ten zapach się wydobywać. Patrz, stań tutaj, gdzie ja jestem. No. Czujesz to? A drugą, tak na cmentarzu. Dom, tymi pieczkami. No, rzeczywiście. Się wydaje, że to będzie właśnie stamtąd cmentarz. No ale jak? Stary, jak? Ej, to jakiś dym się zaczął unosić. Patrzcie. Na tym krzaku, na środkowym, nie? Widzicie to? No. Wiski tu. Właśnie ma jakiś agregat w tej domku. O co tu chodzi w ogóle? Zobacz, jakiś dym. Ale to nie wiem, nic tu się nie pali z żadnego komina. Słuchajcie, jeśli miałbym wam porównać ten zapach do czegoś, co jest nam ogólnie znane, to jest to zapach dosłownie takiego cmentarza. No krótko mówiąc, bardzo intensywny zapach świeczek, który dosłownie jest tutaj wszechobecny wokół tych domków. Co dziwne, w środku tego nie czuć. Także nie wiem, może wy macie jakąś teorię, o co tutaj chodzi z tym miejscem. Naprawdę jest to dosyć mocno dziwne i zastanawiające, o co z tym chodzi. Natomiast w tym domku już chyba byliśmy. No i co, wydaje mi się, że to chyba wszystko, nie? Ja troszkę ubolewam, że nasz ośrodek wypoczynkowy
Zostaliśmy w takim stanie, w jakim widzieliście, czyli kompletnie zniszczony, pobazgrany, w niektórych miejscach spalony. Na szczęście troszkę lepiej prezentowały się te domki letniskowe, gdzie najprawdopodobniej swojego czasu przebywali ludzie, którzy tutaj przyjeżdżali na wypoczynek. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał i że zostawiliście łapkę w górę, subskrypcję, że strzeliliście dzwoneczek i napisaliście w komentarzu, jakie chcecie, abym odwiedził kolejne opuszczone miejsce. Także dzięki za dzisiaj, do usłyszenia i do zobaczenia. A w ogóle przypomniało mi się, podobno gdzieś tutaj miało być jeszcze kino, ale uwierzcie mi, że ani nie mam już siły łazić po tym terenie, ponieważ większość tych pomieszczeń jest po prostu pusta i pewnie kino, jeśli nawet tutaj gdzieś jest, to jest również puste i pobazgrane. Albo tego kina w ogóle tutaj nie ma. Tak czy inaczej, ja tak słyszałem, że podobno to kino gdzieś tutaj niby ma być. Dobra, ja już nie gadam. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień, w piątek, o godzinie 18 na kolejnej eksploracji. Trzymajcie się. Cześć.